Zatem drodzy nowożeńcy, Bogosiu, Bartku, po otoczeniu najbliższej rodziny i rodziców. Przed chwilą słyszeliśmy u świętego Jana bardzo ważne zdanie. Trwajcie w miłości mojej. Te słowa należałoby chyba wypisać złotymi literami na ścianach domu każdej chrześcijańskiej rodziny. A nowożeńcy powinni na całe życie zapamiętać te słowa i wyryć w pamięci przynajmniej na zawsze. Miłość przecież winna wam, drodzy, towarzyszyć przez całe życie. Prosimy was o błogosławieństwo. Błogosławimy was, kochane dzieci. Na nową drogę życia. Żebyście żyli w miłości i szczęściu. Obrączki są? Są. Są. Czyli ślub będzie. Bartłomieju Małgorzato, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę. Biorę Ciebie, Małgorzato, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Aż do śmierci. Macie trochę czasu. Dużo czasu wam życzymy właśnie na to, by ta miłość trwała i była z dnia na dzień coraz piękniejszą i mocniejszą.
Dziękujemy. A, dobrze. Dziękujemy bardzo. Nalajcie i do Chleb, sól czy pana młodego? Chleb, sól, pana młodego, co robi na niego? O, pięknie!